Witajcie kochani. Chciałbym dzisiaj powiedzieć do was parę słów na temat tego, jak być w praktyce dziedzicem Jezusa Chrystusa. Jak w praktyce być tym dziedzicem. I wiecie, chrześcijaństwo w ogóle nie jest abstrakcyjne. Chrześcijaństwo to nie jest coś takiego, co jest takie enigmatyczne. Chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne, natomiast dzisiaj wszechobylska religia próbuje zafałszować obraz chrześcijaństwa i podać jako coś abstrakcyjnego. Wiecie, kto z was, kochani, spotkał się z Jezusem Chrystusem? Ja się spotkałem. To spotkanie z Jezusem, to ono zmieniło moje życie. To było coś bardzo praktycznego. Spotkanie z Jezusem, jestem bardziej pewien niż tego, że stoję tutaj teraz przed wami, rozumiecie? Ja nie mam zgody na chrześcijaństwo, które jest takie enigmatyczne. Od mojego nowego narodzenia, wszystkiego, czego doświadczam, żyjąc z Bogiem, to są praktyczne rzeczy. Ja wiem, że On chce praktycznie wpływać na moje życie. Że On praktycznie chce je podnosić. I kiedy śpiewaliśmy teraz Narodzeniu, o krzyżu. Wiecie, ja chciałbym wrócić. Nie chcę mówić do was w mądrości mowy. To jest teraz takie popularne. Chcę mówić do was o korzeniach. Chcę mówić do was o krzyżu. O krzyżu, z którego możemy realnie dzisiaj czerpać. O krzyżu, z którego płynie moc. Tak samo jak płynęła 2000 lat temu. Chciałbym, abyśmy sobie rozważyli w praktyce. Ja podzielę się z wami, co to dla mnie oznacza. Jak ja rozumiem krzyż. Jak ja go w praktyce rozumiem, jak ja go stosuję. Co takiego wykonało się na krzyżu? Dzisiaj jest to sprowadzone do miejsca symbolu. Do miejsca Jezusa wiszącego na krzyżu. Ale co to oznacza? Co krzyż oznacza w życiu każdego z nas? W twoim i moim życiu. Co to oznacza? Co tam się wykonało? Jak jest to twoje dziedzictwo? Jak mu to sięgać? Jezus Chrystus został ukarany, abyś ty mógł uzyskać przebaczenie. Lecz On zraniony jest za występki nasze, straty za winy nasze. Co to znaczy? Co to w ogóle znaczy? Wiecie, pierwszy punkt wymiany krzyżowej, tak? Przebaczenie grzechów. Co to oznacza? Co dla ciebie oznacza, że twoje grzechy zostały przebaczone? Co to oznacza? Wiecie, co to dla mnie oznacza? Skoro Jezus Chrystus został ukarany za moje grzechy, to znaczy, że ja nigdy już nie będę winny. Że ja nigdy już nie będę musiał czuć się winny i być potępiony za grzech, który popełniłem i za grzech, który popełnię. Jezus Chrystus w praktyce wziął na siebie moją winę. Ja już nie jestem winny. Nie jestem potępiony. I teraz wiecie, to są słowa, które bardzo często padają z naszych ust. Ale ja się pytam teraz, abyś zajrzał w siebie. Czy to prawda, że nie czujesz się winny czy potępiony? Wiecie, ja spotykam ludzi, którzy mają z tym problem. Ja też miałem z tym problem. Miałem z tym problem w różnych miejscach. Mogę powiedzieć, takiej sytuacji chociażby. Wydawało mi się, że ja już rozumiem krzyż. Że rozumiem, co to znaczy przebaczenie grzechów. Że rozumiem, że ja nigdy nie będę za to odpowiadał. Rozumiem, że skoro Bóg ukarał Jezusa, to mnie nigdy nie ukarze, bo inaczej musiałbym zaprzeczyć swojemu słowu. Ale jednak pojawiały się takie sytuacje, kiedy potrafiło się wejść do mnie potępienie.
Był taki moment na przykład, kiedy już wzrastałem, szedłem prawidłowo przed Bogiem, ale chciałem zmienić samochód. Chciałem zmienić samochód i w którymś momencie zatwardziłem się na Jego słowo. I tak się stało, że przelaliśmy z żoną kilkanaście tysięcy złotych złodziejom. Wiecie, kiedy przyszła ta świadomość, że przelaliśmy ten zaliczek, tą zaliczkę złodziejom, ja czułem się źle. Czułem się winny. Oczywiście, te pieniądze straciłem, ale czułem się potępiony. Ja zacząłem rozważać krzyż. Ja przyniosłem do Boga i mówię, to jest mój błąd. To jest mój błąd. Ale Ty, Jezus, wziąłeś na siebie winę. Wziąłeś na siebie karę. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Wiecie, ja bardzo często w swoim życiu, bardzo często każdego dnia, ja wracam do krzyża. Ja nie chcę, żeby chrześcijaństwo było tylko teoretyczne, że ja coś przyjąłem, jakąś informację, że ja coś wiem na pułapie mojego umysłu. Ale ja się zastanawiam, co to znaczy. Co to znaczy, że każdy mój grzech został przebaczony. Czyli ja mam dostęp bezpośredni do Ojca. Idźmy dalej. Patrząc na krzyż. Co mówi Słowo? Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie Twoje choroby, abyś mógł być zdrowy, tak? Jego ranami i sińcami jesteśmy uleczeni. Jesteśmy już. Jesteśmy już uleczeni. Co to oznacza? Co to oznacza? Że mogę nigdy nie chorować. Mogę. Mogę nigdy nie chorować. To jest moje dziedzictwo z krzyża. Wiecie, dla mnie to była bardzo ważna wiadomość, bo ja o tym nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że ja mogę nie chorować. Wiecie, jak ja postępuję dzisiaj? Dzisiaj każdego dnia obywam siebie i obywam moją rodzinę, moich bliskich, moich przyjaciół w świętej krwi Jezusa. I ustanawiam ochronę. I dziękuję, że nigdy nie będziemy chorzy. Że nie mają dostępu do nas żadne wirusy, żadne bakterie, żadne choroby. Że to żyjemy 120 lat w pełnym zdrowiu, chyba że wcześniej przyjdzie Jezus. Ja uwierzyłem w to słowo. Ja się zżyłem w to słowo. Ono się stało moją częścią. Kiedy przychodzą symptomy, na przykład miałem tak, że przed moim nowym narodzeniem miałem chore kolano. Miałem mieć operację półtora roku, czołgałem do swojego kolana, miałem wycinaną, zszywaną łękotkę. Później przyjąłem uzdrowienie, ale po jakimś czasie zaczęły pojawiać się symptomy. Pojawiały się takie chwile, że boli mnie kolano, zaczęło mi boleć. Bolało mnie tak jak wcześniej. Ale wiecie co? Ja nie uklęknąłem przed tymi symptomami. Ja siedziałem czy stałem i mówiłem: diable, jesteś pokonany. W imieniu Jezusa, ja jestem zdrowy. Ojcze, dziękuję Ci, że jestem zdrowy. Za każdym razem, kiedy pojawiały się jakieś symptomy, one momentalnie się cofały. Momentalnie. To jest dziedzictwo duchowe. Czemu chorujemy? Chorujemy dlatego, że nie chcemy tego przyjąć. Albo nie wiedzieliśmy, albo tego nie przyjmujemy. Te rzeczy, o których ja mówię teraz, w zakresie przebaczenia grzechów, czy uzdrowienia, to jest nasze dziedzictwo z krzyża. To nie są rzeczy, które Bóg dzisiaj zrobi dla nas. Dzisiaj nie przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, uzdrów mnie. Bo On 2000 lat temu nas uzdrowił. Krzyż był 2000 lat temu. Od 2000 lat. Krew wstawia się za nami. I ta krew ma moc zmieniać nasze życie. Nigdy nie dajmy sobie wytrzeć naszego zwycięstwa. Naszego dziedzictwa. Przez okoliczności, przez codzienność, przez prozę życia. Nigdy. Chrześcijaństwo jest praktyczne. Kiedy przychodzi choroba, to się musi wycofać. Ale prewencyjnie możemy zabezpieczać swoje ciało, aby były całkowicie zdrowe. To samo dotyczy przebaczenia grzechu, co mówiłem wcześniej. Idźmy dalej. Usprawiedliwienie. On, co mówi Słowo? On, tego, który nie znał grzechu, Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kochani, kiedy narodziliśmy się z Jezusa Chrystusa, kiedy się narodziliśmy,
to żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I właśnie w Jezusie zostaliśmy usprawiedliwieni. Co to oznacza? Co to oznacza, kochani? To oznacza, że jesteśmy usprawiedliwieni bez względu na nasze uczynki. Że nie musimy dzisiaj naszym działaniem zasługiwać na to, aby Bóg powiedział, jesteś sprawiedliwy. Nie musisz robić tego czy tego, żeby być sprawiedliwym. To jest bardzo ważne. Mnie to wyzwoliło. Ja zacząłem pojmować w ogóle dzieło krzyża. Pojmować ojcowską miłość. Czyli to znaczy, że ja nie muszę teraz przestrzegać przykazań, żeby wejść do nieba? No nie, nie muszę. To nie o to chodzi. Narodziłem się w Jezusie. Łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę. Za darmo. Dlaczego? W rzeczywistości duchowej. W momencie nowego narodzenia. Dlatego to jest tak silne wydarzenie w rzeczywistości duchowej. Uczynki Jezusa zostają nam przepisane. Bóg, kiedy patrzy na człowieka, nie widzi starego człowieka. A każdy z nas w starym życiu zasłużył na śmierć. Każdy z nas, gdzie jest powiedziane, nie ma ani jednego sprawiedliwego. I wszyscy zgrzeszyliśmy, gdy wszyscy zgrzeszyli prawem chwały Bożej. To w Jezusie jesteśmy sprawiedliwi. Ale kochani, ja mam takie wrażenie, że Kościół zapomina o tym dziedzictwie. Że Kościół zapomina, że jest sprawiedliwy. Że Kościół ciągle chodzi, daje się oszukiwać diabłu. Diabeł przychodzi i mówi, zobacz. Zobacz, co zrobiłeś dzisiaj. Widziałeś ten błąd? Widziałeś? I Kościół się cofa. Śpiewaliście dzisiaj przed chwilą. Do boju armię Boga. Żeby iść do boju, trzeba być świadomy swojej tożsamości. Trzeba być świadomy dzieła krzyża. To nie chodzi o piękne mowy. Chodzi o proste rzeczy, które są z krzyża. Proste rzeczy. Kiedy człowiek sobie uświadamia, że jest sprawiedliwy, przed Ojcem, że niczego nie może i nie powinien dokładać do krzyża. To jest świadomy. To jest Jego zjednoczenia i bliskości z Nim. Idąc dalej, kochani. Co otrzymaliśmy na krzyżu? Powiedzieliśmy już o przebaczeniu grzechów, uzdrowieniu wszelkiej choroby, o usprawiedliwieniu. Otrzymaliśmy też życie zamiast śmierci. Jezus umarł dalej na śmierć, abyśmy mogli otrzymać udział w Jego życiu. Bo Bóg, to znacie na ten werset, bo Bóg tak pokochał świat, iż Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, ja jestem tego absolutnie pewien, że idę do nieba. Jestem tego pewien. I wiecie, ja zacząłem to rozumieć, że to nie chodzi, że to nie jest w ogóle arogancja i pycha. To jest rozumienie krzyża. Że kiedy ja staję na tym słowie, kiedy ja staję na tych obietnicach, to ja w ogóle oddaję Bogu chwałę. Że ja nie muszę zasłużyć. Że ja już dzisiaj należę do Niego. Otrzymaliśmy życie. Życie. Nie ma czegoś takiego. Nie da się utracić swojego zbawienia. Nie ma takiej możliwości. Nie da się utracić nowej natury. Niebiańskiej natury. Religia i diabeł próbują kontrolować ludzi. Próbują zatrzymać. Nie bądź taki pewien. Bądź pewien. Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przeświadczeniem tego, czego się spodziewamy. Pewnością. Skoro życie, to życie. I choćby mi 2 miliony ludzi mówiło do mnie, że nie, to ja stoję i mówię, życie, bo spotkałem Jezusa. I On jest życiem. On zmienił całkowicie moje życie. Kiedy ja pojąłem, że DNA niebieskiego nie można stracić. Ja dopiero zacząłem prawidłowo szerzyć Jego Królestwo. Przestałem się bać. Zobaczcie, co robi diabeł. Przychodzisz do Jezusa. Już wiesz, że On jest. Spotkałaś Go. Próbuję wykrzywić drogę.
Nie bądź taki chłop do przodu. Wiesz? Bo jak się pomylisz, to kto? Może jakiś grzesznik ten? Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, dostałeś udział. Udział w życiu. Udział w życiu. Masz wieczność. Życie zamiast śmierci. Życie zamiast śmierci. Dlatego też powiem wam, że ja nie boję się śmierci. Ja się kiedyś zastanawiałem. Słyszałem o ludziach, którzy mówili, że się boją śmierci. W ogóle słowa apostoła Pawła, że śmierć jest zyskiem, wydawało mi się bardzo abstrakcyjne. To było coś takiego, ja je przyjmowałem, że one są w słowie, ale ja tego nie rozumiałem. Tam nie ma pewnych zmagań, które są tutaj, tak? Tam ich nie ma. Tam ich nie ma. Jestem świadomy swojego powołania. Chcę żyć tutaj, realizować je. Ale ja nie boję się śmierci. Nie zastanawiam się, co mnie czeka. Bo wiem, co mnie czeka. I to dotyczy każdego z nas. Jeśli spotkałeś, to spotkałaś się z Jezusem. Życie wieczne jest Twoje. Nigdy nie daj sobie tego wyjrzeć. Co mamy dalej? Błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Jezus stał się przekleństwem, aby każdy z nas mógł otrzymać błogosławieństwo. Co mówi Słowo? Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim. We wszystkim. We wszystkim. W Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Zobaczcie. To jest tak bardzo często recytowany werset. W Jezusie mam wszystko. W Jezusie otrzymaliśmy wszystko do życia i pobożności. To ja się pytam w takim razie, gdzie miejsce na wyznania i modlitwy Pan dał? Skoro tu jest napisane, Pan dał. On dał. Zobaczcie teraz, praktyczne chrześcijaństwo, a teoretyczne, wykrzywione, Pan dał. Ale ja czytam w Słowie, że po pierwsze, to błogosławieństwo Abrahamowe, ono przeszło. I czytam też, że w Jezusie Chrystusie Bóg dał wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Zamiast biernie wyczekiwać, co zrobi Pan na konferencjach chrześcijańskich, dużo lepiej zacząć badać i kopać, co On już dał. Co On dał dla mnie? Co to oznacza? Boże, wytłumacz mi to. Co to oznacza, że to błogosławieństwo przeszło na mnie? Co w praktyce? Gdzie mam tego szukać? Jak działa łaska? Łaska, która uzdalnia. To są, wiecie, bardzo, bardzo praktyczne rzeczy. Ja kiedyś zastanawiałem się na początku, po moim nowym narodzeniu. Ja byłem taką osobą, która była dosyć operatywna. Byłem wspólnikiem dużej kancelarii prawniczej, generalnie rodziłem sobie w biznesie, rodziłem sobie w większości rzeczy, których dotykałem. I zaraz po moim nowym narodzeniu, słowo, które zacząłem przyjmować tak, jak mi je tłumaczono, spowodowało, że ja się stałem jakiś taki wyjałowiony. Taki nijaki. Taki mało konkretny. Ja musiałem z tego spokutować. Ja modliłem się do nas i mówiłem: Boże, wytłumacz mi, co to znaczy żyć z łaski. Łaska uzdania człowieka. Łaska uzdania człowieka. Wszystko dostaliśmy. Dzieło krzyża. Dlatego o nim mówię. Jest skończonym dziełem. Ratunku Boga dla człowieka. Krzyż dzisiaj zapomniany. Wyświechtane słowa. Krzyż. Bóg błogosławił Abrahamowi we wszystkim. Tak mówi Słowo. W Chrystusie Jezusie błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na wszystkich nas.
I w Jezusie Chrystusie zostało nam dane wszystko, co mamy do życia i do pomożności. To jeśli dzisiaj ja nie widzę rozwiązania, ja napieram, ja szukam, ja napieram na Boga. Ojcze, wiem, że mi dałeś. Ja modlę się, kopię w tym i znajduję rozwiązanie. Bo to jest zasada. Kto szuka, ten znajdzie. Kto szuka, ten znajdzie. Ale to robi diabeł. Diabeł próbuje powiedzieć: nie szukaj, poczekaj, spotkajmy się, porozważajmy. Jak Pan da, jak Pan zechce, jak taka będzie Jego wola, taka była Jego wola, że On dał Jezusa, aby uratować każdego z nas. To słowo greckie sozo, które dotyczy zbawienia, ono z jednej strony oznacza życie wieczne, ale z drugiej strony oznacza też właśnie zaopatrzenie i te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniamy. One zostały nam dane. Kościół w Polsce musi się obudzić. Musi się obudzić. Musi patrzeć realnie na Jezusa, na dzieło, które się dokonało i z Niego brać. Co dostaliśmy dalej? Obfitość. On tam na krzyżu stał się ubogi, tak? Abyśmy mieli dostęp do Jego obfitości. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście bogactwem Jego zostali ubogaceni. To nie jest Bóg, którego plany do życia człowieka jest bieda, życie od pierwszego do pierwszego, związywanie końca z końcem. To nie On i to nie Jego dzieło. On chce, aby każdy człowiek był szczęśliwy, aby każdy człowiek miał na wszelkie swoje potrzeby i mógł dodatkowo ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Taki On jest. I to wszystko dał nam w Jezusie. Zobaczcie, jak bardzo religia, często religią postrzega się, powiedzmy, nie wiem, denominację, tak ogólnie. Zobaczcie, jak religia potrafi wpływać na życie ludzi. On to dał. To jest. Wiecie, jak ja zacząłem mówić? Skoro Ty mi dałeś, a ja czegoś nie widzę, to pokaż mi, dlaczego ja tego nie mam. Ale to nie problem jest z tym, że Bóg czegoś nie zrobił, tak? Tylko ja się jeszcze nie dokopałem. Ja jeszcze nie napierałem. I przez to powszechnie zauważalny jest obraz właśnie takiego chrześcijaństwa. Jeśli Pan da, jeśli Pan błogosławi, to nie będzie. Kościół jest biedny w tym kraju. Jest biedny, a to nie jest Boże prawo. Masz prawo w Jezusie Chrystusie mieć zaopatrzenie finansowe. I to jest należne nam z krzyża. Tego nie musimy w żaden sposób, nie wiem, wymodlić. To Twoje indywidualne prowadzenie w tym temacie, tak. Ale to jest Twoje dziedzictwo. Stań na tym słowie. Analizuj je. Zacznij to ogłaszać. Przestań postrzegać siebie jako osobę, która, jeśli do tej pory miałeś problemy, tak, finansowe, uznaj to za błąd. Uznaj to za błąd. To bardzo ważne. Pamiętajcie, żaden grzech nie panuje nad człowiekiem. To my decydujemy. To my decydujemy, czym my żyjemy. Jezus. W Jezusie mamy wszystko. I my to śpiewamy. To wiecie, to ja teraz tak. Ja mówię do was o tym, bo ja tak mówię, ja tak ze sobą rozmawiam. Więc ja się czuję uprawniony do tego, że tak mówić. To ja teraz mówię, to ja sprawdzę. Czy ja to mam? To wszystko, co do tej pory wymieniłem. Czy ja mam? Czy ja w tym stoję i tym żyję? Bo jeśli nie, to ze mną jest problem. Nie z Bogiem. I teraz bardzo łatwo mógłbym dorobić do tego jakąś doktrynę, tak? Nie, nie mam, bo tak, bo to moje okoliczności, bo u nas zawsze tak było, bo tak jak... Nie. Bo nie stanąłem na tym słowie. Nie żyję. Nie zżyłem się z tym. Nie uwierzyłem. Jeśli powiedziałbym, że uwierzyłem, a nie mam, to znaczy, że kłamię. Jeśli bym w nie uwierzył, to by się to manifestowało. Chrześcijaństwo jest praktyczne. To są nasze rzeczy. To są rzeczy dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich.
Kolejna rzecz. Z krzyża. Wstyd jest nielegalny. Jakikolwiek wstyd. Jezus Chrystus wziął na siebie wstyd, abyśmy mogli mieć udział w Jego chwale. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie. Wstyd. Wiecie? Ja, tak jak powiedziałem wam, że krzyż ustanowiłem w centrum mojego życia. Ale nie jako symbol, nie jako religijny slogan. Tylko ja oglądam siebie w krzyżu. Ja patrzę. Co z tego krzyża manifestuje się w moim życiu? W moim życiu. I pojawiają się pewne symptomy, że jestem w stanie złapać się na tym, że się czegoś wstydzę. Że się wstydzę. Ale wiecie, była na przykład taka sytuacja, że założyłem na początku tego roku firmę konsultingową. Generalnie głoszę Ewangelię dosyć powszechnie. Dlatego są pewne środowiska takie biznesowe, z którymi zawsze taką miałem przynajmniej doktrynę, że chcę powiedzieć, prosto włączyć się spotkać. Nagle dostaję na Facebooku zaproszenie do osoby, którą mam wewnętrznie mam plany robić pewną współpracę. Pierwsza moja reakcja, ja to trzeba w mądrości, ja tutaj nie potwierdzę, bo ja w mądrości porozmawiam, najpierw się spotkam. Ale jestem wyczulony na taki głos Ducha Świętego. I w ogóle, Boże, pokaż mi to, jeśli to jest wstyd. Odpowiedź ma natychmiastowa. Wstydzisz się boisz. Nie czujesz się we mnie pewnie. Chodzisz i mówisz, że się czujesz pewnie. Nie czujesz się w tym temacie pewnie. Wiecie, ja uwielbiam, jak on tak mówi, bo to prawda jest. Bo ja mogę teraz powiedzieć, tak, tutaj zarażuję spotkanie, będzie to piękna kolacja i w odpowiednich warunkach powiem mojej Jezusie. Wstydzisz się. Skoro się wstydzę, to znaczy, że nie czuję się bezpiecznie. Ale wiecie, jeśli ja nabieram wstyd, to ja staję na tym słowie. Wstyd jest nielegalny. On jest nielegalny. Ja biorę na tym autorytet i ja działam. I ja działam. I okazuje się, że tu była jakaś kolejna nieprzyrodniona nawet rzecz. Kolejna rzecz. Akceptacja. To takie słowo, które często się o nim mówi. Wiecie, ja bardzo dużo przepracowałem na temat akceptacji z Bogiem po moim narodzeniu. Okazuje się, że całe życie, od momentu, kiedy spotkałem Boga, chciałem być zaakceptowany. Przez wszystkich. Nigdy nie robiłem tego w taki ordynarny sposób, ale każde moje działanie, każda moja czynność wynikała właśnie z tego, że czułem się odrzucony i chciałem być zauważony, chciałem być doceniony. Nie zawsze na świeczniku, ale chciałem, żeby ktoś powiedział u mnie dobre słowo. Jako uczeń byłem prymusem. Zapytałem Ducha Świętego, Boże, jak to jest? Dlaczego miałem piątki, szóstki z tych przedmiotów, które mnie kompletnie nie interesowały? Musi bałeś, że nie powiedzą o tobie, że jesteś prymusem. Większość rzeczy, które robiłem, wynikało właśnie z tego. Ale wiecie, jak się nawróciłem, to ja bardzo mocno wziąłem to słowo. Nigdy nie chciałbym, żeby moja służba, moje usługiwanie, jakiekolwiek moje działanie wynikało z tego, że jestem zauważony, poklepany, że chcę być na świeczniku. To jest temat, który jest mega ważne. Z niego właśnie, z poczucia, z tej akceptacji, wynika w ogóle poczucie bezpieczeństwa. Te słowa, tak? Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, dzięki której zaakceptował nas umiłowany. Każdego z nas zaakceptował
zaakceptował już w umiłowanym. Umiłowanym. Kochani, to w Jezusie jesteśmy zaakceptowani. Dlatego tak ważne jest to. Nowe narodzenie. Spotkanie z Bogiem. Nowa natura. Te rzeczy, które, one są wyświetlane. Musimy na tym stanąć. Jestem Twój. Należę do Ciebie. Żyć w ten sposób. Zaakceptował nas umiłowany. Jestem w Jezusie. Jestem zaakceptowany. Wiecie, jak to wyzwala? Nie szukam akceptacji. Jestem bardzo... Badam swoją duszę. Badam swoją duszę. Badam swoją duszę w tym aspekcie. Może wyczulony, to mocne słowo. To moje indywidualne, tak? Wszystko, co robię, staram się weryfikować w ten sposób. Wiecie, bo to trzeba spojrzeć na to prawdziwie. Jak wyszedłem pierwszy raz na ulicę głosić Ewangelię, ja później zacząłem pytać Boga, mówię, Boże, czy ja wyszedłem dlatego, że kocham tych ludzi? W jakiejś części tak, ale nie w 100%. W jakiejś części było to usługiwanie sobie. I ja rozumiem, że to jest proces. To są procesy, które są. Ale ja kiedyś powiedziałem, że powiedziałem sobie wewnętrznie, że ja nie mam zgody na jakikolwiek odrzucenie w moim życiu, na jakąkolwiek walkę o to, aby być zaakceptowany. Ja staję na słowie. Ja staję na tym słowie. Ja żyję tym słowem. Jestem zaakceptowany. Nie szukam akceptacji w ludzi. Nie zastanawiam się, co powiedzą mi ludzie. Nie oczekuję tego. Dziękuję i rozważam tą świadomość, że Ojciec mnie zaakceptował. Że mogę przyjść, usiąść tu na kolana. Wiecie, tato jestem. Wiecie, i to jest proste. Teraz zobaczcie, te rzeczy można połączyć. Załóżmy, że popełnię błąd. Czyli grzech. Grzech to błąd, harmateja. Jestem sprawiedliwy, tak? Z krzyża. Jestem zaakceptowany. Nie ma dla mnie żadnego potępienia. Zobaczcie, staję na tym słowie, pomimo błędu, który popełniłem, idę na kolana do mojego Ojca. Bo wiem, że jestem zaakceptowany, że należy do Niego. To są bardzo ważne rzeczy. Są bardzo ważne rzeczy, by uświadomić sobie w ogóle dzieło krzyża. To właśnie to wszystko Jezus zrobił dla nas 2000 lat temu. Zrobił. Zrobił. I kolejna rzecz. Nowe stworzenie. Jestem nowym stworzeniem. Jesteśmy wszyscy nowymi stworzeniami. O ile narodziliśmy się z Bożego Ducha, spotkaliśmy Jezusa, jesteśmy nowymi stworzeniami. Co się stało ze starym człowiekiem? On został ukrzyżowany wraz z Jezusem, aby mógł się narodzić w nas nowy człowiek. Co mówi Słowo? Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. To bardzo ważne, byśmy to pojęli. Nowe narodzenie to moment nowego życia. Nowego życia. Nowego życia. Nowy człowiek. Stary przeminął. Stary umarł. Narodził się nowy człowiek. DNA z nieba. Z nieba. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Nazwisko Chrystus. Jakże często problemem, z którym w praktyce spotykają się ludzie, jest stare życie. To nie czas i miejsce gdzieś, żeby o tym mówić. Człowiek to duch, mający duszę, tak? I mieszkający w ciele. Duch jest nowy. Jesteśmy duchami, nie duszami. Duchami. Duchami. Mamy duszę. Mamy emocje. Mamy ośrodek decyzyjny, tak? Ona nie jest nowa.
Ją musimy nauczyć. Ona miała tylko stare jego życia. Tylko w ten sposób się poruszała. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, zaczyna stawać na słowie, co robi dusza? Krzyczy. Nie! Bo się nie czuje bezpiecznie. Nie zna tego. To jest dla niej nowe. Słowo mówi tak. A dusza zna inaczej, jak było. Ale my nie jesteśmy duszami. Dostaliśmy autorytet do tego, aby uświęcać nasze dusze. Rzymian 12:2. Ale nie upodobniajcie się do tego świata. Ale się przemieńcie poprzez odnowienie umysłów waszych. Czyli stajemy na słowie. I przemieniamy nasze dusze. To nie ma wpływu, tak jak powiedziałem, na życie wieczne. Z chwilą nowego narodzenia, tak? Idziemy do nieba. Jesteśmy duchami, nowymi stworzeniami. Ale stare, musimy uwierzyć w to, że stare przeminęło. Nie ma starego. Nie ma starego. My z żoną... przywiązujemy dużą wagę do słowa, wiecie? Nawet w naszych relacjach. Kiedy jedno czy do drugiego, czasami w żartach, nie w żartach, ale wypomnij jakąś sytuację sprzed nowego narodzenia, to od razu drugi mówi, nie karm mojego starego człowieka, bo on umarł i go nie ma. Nie jestem winien żadnego grzechu. Nie możesz na mnie ponarzekać, nie możesz niczego powiedzieć, tego nie ma, to nie ja. Ja jestem nowy. Nowy. W sensie, to bardzo ważne. To bardzo ważne. Stara natura zatrzyma człowieka. Jak kula. Będzie szef, będzie myślał. Czy Pan mi to wybaczył? Jak ja mogłem? Jak ja mogłem? Naprawdę nabroiłem. Naprawdę nabroiłem. Nie ma starego. Przeminęło. Powstał nowy człowiek. Nowy człowiek. Chrystus. DNA Chrystusa. To bardzo ważne. Kochani, kiedy ja tak analizuję swoje życie po nowym narodzeniu, to większość rzeczy, których doświadczam, sukcesów, one są związane tak naprawdę z dwoma rzeczami. Także zgodziłem się z Bogiem i związane z wiarą. Z wiarą, czyli pewnością. Jeszcze raz o tym powiem, bo wiara została rozmieniona na drobne. Wiara została zamieniona na nadzieję. Wszyscy mówią, w kościele wszyscy żyją z wiary. Ale wiara to pewność. Pewność. Jeszcze raz powiem na tym przykładzie. Boże, nie modlę się. Boże, uzdrów mnie. Modlę się. Boże, dziękuję Ci, że jestem zdrowy. I guzik mnie obchodzi, że mnie boli, bo ja wiem, że teraz jestem zdrowy. Jest różnica. Jest ogromna różnica. Wiara, nadzieja. Wiara. Wiara. Obietnice, które zostały nam dane i w Chrystusie znalazły swoje tak. One są nasze. Ale jak? Trzeba je wziąć. Trzeba po nie sięgnąć. Czym? Wiarą. I zgoda z Bogiem. Ta zgoda z Bogiem, jakby dwie rzeczy, bardzo ważne. Raz, bierzemy słowo w całokształcie jego brzmienia. Niektórzy strasznie próbują manipulować swoimi pojedynczymi wersetami, nie rozumiejąc kontekstu nauczania. Bierzemy słowo, mówimy, jest tak i amen. Tak? To jest raz. I dwa, kiedy żyjemy w naszym praktycznym życiu, kiedy Duch Święty mówi do nas, to my się zgadzamy z tym, co On mówi do nas. Z tym konkretnie, co już płynie do naszego życia, tak? Wiecie, jak myślicie? W dzisiejszej erze, w erze Ducha Świętego, tak? Bożym planem jest to, aby chrześcijanin musiał latać po prorokach, żeby się dowiedzieć, co mówi do niego Bóg. No nie. Żyjemy w nowym przymierzu. Duch Święty, ten sam, który wskrzesił Jezusa z martwych, mieszka w każdym z nas. Bożym planem do życia każdego człowieka jest to, aby człowiek rozpoznawał głos. Bóg bezpośrednio do nas mówi o naszym życiu, tak?
Ale żeby się z nim zgodzić, to trzeba go najpierw znać. Trzeba go znać. Ale pamiętajcie, to nowe przymierze. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Jesteśmy myśli Chrystusowej. Myśli Chrystusowej. Mamy dostęp do myśli Chrystusa. Każdy z nas. Każdy z nas ma dostęp. I teraz chciałem wymienić kilka takich punktów o praktyce takiego życia, tak? Z tego wyszedłem, czyli początkowo, jak w praktyce być tym dziedzicem Jezusa. Nie w teorii, w praktyce. Czyli tak, żeby na hasło sprawdzam, było to widoczne. W ten sposób oddaję Bogu chwałę. Naszym świadectwem jesteśmy wpływać ze świata na świat. Świadectwo naszego życia. Ono musi być widoczne tego świata. Ten świat musi patrzeć i pytać, co to jest? Bóg! To jest Bóg. Prezentuję Ci Boga. Uwierzyłem w Jezusa. Zamieszkał we mnie. Uwierzyłem w krzyż. I teraz mam tak. I mam to z łaski za darmo. Nic nie muszę robić. Wierzę w to. I mam. To musi być namacalne. Świat musi tego dotknąć, zobaczyć. To jest. To o to chodzi. To jest praktyczne rzeczy są. Pierwszy punkt. Trzeba znać słowo. Trzeba znać Biblię. Bo musimy poznać, jaki On jest. Poznać Jego charakter. Jego zdanie na każdy temat. Musimy wiedzieć, co On sądzi w tej sprawie, co On sądzi w tamtej sprawie. Musimy znać słowo, więc musimy je czytać. Musimy je studiować. Musimy kopać w nim, szukać odpowiedzi. Musimy znać Jego charakter, znać Jego słowo, tak? Bo kiedy my znamy, co Bóg sądzi na dany temat, no to diabeł nie jest w stanie nas oszukać. Nie jest w stanie przyjść, bo od razu jesteśmy w stanie to trzasnąć, że to nie o to chodzi, tak? Bo prawda jest taka. Więc musimy być ludźmi słowa. No taki przykład. Mówiliśmy przed chwilą o krzyżu, tak? Zaraz ci się ktoś powie. Do ciebie. W piękny sposób. Na pięknym teologiczno-religijnym spotkaniu. Dzisiaj jest taki czas, bracie, siostro, prorokuję ci, że przez 10 lat teraz Pan mówi, że będziesz klepał biedę teraz przez 10 lat, bo to jest taki czas, aby później to i tamto. Wiecie, ile ludzi to przyjmuje? Co to jest? Przed chwilą mówiliśmy, co mam z krzyżem. Czyli do proroka. Nie Jezusa, którego spotkałem. To jest bardzo ważne. Ale dlatego trzeba znać słowo, wiedzieć, co się wykonało na krzyżu. I stać na tym. Powiedzieć, zapij się diabłem. Ja znam mojego Boga. Ja znam dzieło krzyża. Żaden duch biedny nie będzie na mną panował. Wą! Zabieram się razem z nim. Ojcze, dziękuję Ci i uwielbiam Cię za zaopatrzenie finansowe, za obfitość, że Ty jesteś Bogiem do przelewu. Uwielbiam Cię za to. Ale musimy znać słowo. Musimy żyć tym słowem. Musimy w nie wierzyć. I od razu namierzymy takie rzeczy. Takie kłamstwa. Dwa. Ustawić na relację z Bogiem. Musimy znać Jego głos. Znać Jego głos, rozpoznać, przebywać. Wiecie, tu nie chodzi o religijne rytuały, już słyszałem wiele różnych rzeczy, zapytań, ile godzin dziennie się ktoś modli, czy o 19, czy o 18.40 zaczyna, czy na leżąco, czy na stojąco, czy na wiszące, wiecie, w ogóle nie ma znaczenia. Ja nie wiem, ja sobie zdałem sprawę w którymś momencie, że w ogóle nie ma rzeczy, których nie robię, które robię bez Boga. Jadę samochodem, myślę. Czasami jest tak, że to jest modlitwa w językach, czasami jest to uwielbienie, czasami ja w ogóle rozmawiam z nim. Moje myśli, ja całym sobą jestem skoncentrowany na nim. Ja nawet nie jestem w stanie dobrze tego nazwać, bo to sobie, ta modlitwa jest różna, no ale modlitwa jest relacją, tak? Skierowane na Boga, tak? Modlitwa to skierowanie na.
Czyli nie chodzi o to teraz, żebyśmy sobie zrobili rytuał w swoim życiu, ale żebyśmy jakby ustawicznie chcieli znać jego zdanie, tak? Co w tej sytuacji, co w tamtej, gdzie idziemy, jak uwierzymy, że to on nas prowadzi. I on mówi, tak, że musimy rozpoznać ten głos, musimy się zacząć z nim zżywać. Trzy, bardzo ważna rzecz. Musimy robić porządek ze swoją duszą. Ze swoimi zaburzeniami. Dlaczego? Im bardziej zaburzona nasza dusza, czyli jeszcze nieuświęcona, tak? Tym bardziej jest zaburzony i zniekształcony odbiór przez naszą duszę tego, co mówi Bóg. Ja mam bardzo proste przykłady ze swojego życia. Jak byłem przez lata wspólnikiem kancelarii prawniczej i w pewnym momencie postanowiłem zostawić się. Wzrastać w zupełnie innych rzeczach. Nie chciałem mieć z pewnymi tematami nic wspólnego. Chciałem wychodzić na wolność w swoim umyśle i w ogóle w swoim również działaniu. Ale moje złe doświadczenia zaczęły powodować u mnie pewną teorię, pewną teologię. Ja zacząłem, zastanawiam Bogu, Bóg do mnie mówił, ale nie wszystkie rzeczy przyjmowałem w taki sposób, jak on mówi. I jeden z pomysłów było, że ja całą swoją aktywność zawodową skoncentruję teraz na takiej sprzedaży soków. Będę sprzedawał rowery, tworzył. Tak sobie to postanowiłem, tak sobie już w tym przegląd, zacząłem robić pewne czynności. Pod koniec roku, kiedy kończył się czas takiego okresu przejściowego, w końcu mógł się przebił do mnie z taką informacją. Mówisz wiele na temat zakupywania talentów. A co chciałeś zrobić? Obdarzyłem Cię talentem. Konkretnym talentem. A teraz chcesz go zakupać. Dlatego, że masz złe doświadczenia i się boisz, że je powtórzysz. Wiecie, to jest, jak się słyszy takie słowa, tak? Przecież my za każdym razem nasz kierunek mamy pięknie dobrane argumenty, tak? Ale to on. Rozpoznałem jego głos. Wiedziałem, że to on. Dusza czasami jeszcze chce się usprawiedliwiać, ale nie ma ale. Wiecie, i to się osłyszało. Ja poszedłem za tym, właśnie tak założyłem firmę konsultingową, tak? Okazało się, że drzwi są już otwarte przez niego. Bo on jest ten, który otwiera, tak? I nikt ich nie zamknie. Ale teraz ja przez zaburzenie, przez jakieś złe doświadczenie, miałem złe doświadczenie, że współpraca jakaś tam spowodowała to, czy to, ja tego nie chcę. Ale to nie definiuje niczego. To ja mogę teraz zrobić te rzeczy w prawidłowy, w prawdziwy sposób, tak? Tak jak chcę. To bardzo ważne, żebyśmy sobie, wiecie, uświadamiali te rzeczy, że z naszymi duszami musimy robić porządek. A potem mam taki świeży przykład w ogóle sprzed tygodnia. Jechałem pociągiem do Białegostoku, moja żona mnie odwoziła, bo to wcześniej rano było. Ale wcześniej mi opowiadała sytuację, która miała w szkole naszego syna. On jest nowy w tej szkole, go zaczepiają. Paru chłopców go zaczepiało. I dostał parę kopniaków poprzedniego dnia, on nawet tego nie powiedział. Wiecie, i ona mi to mówi, jest godzina piąta, czy po piątej rano. Ja w ogóle wsiadam do tej kolejki, w ogóle mam świadomość, że ja już temu łebkowi to bym nogi z tyłka powyrywał, że się nakręciłem, wsiadam, mówię, Boże, jak ci piromani, jak pijam, tak? Co chcieli spalić tą wioskę, mówię, w ogóle, Boże, przepraszam Cię, zmiłuj się nade mną. W ogóle uświadomiłem sobie, jak momentalnie nakręciłem się. Zobaczcie, jeszcze chwila, bo potrwał w takim stanie. Demon agresji i demon złości wjechałyby sobie spokojnie do mnie, musiałbym się uwalniać od demonu. Dlaczego? Bo każdy błąd, każdy grzech, tak, jest furtką do diabła. Ja wiem, jak postąpić w tej sytuacji, tak? Ja wiem, jak stanąć w autorytecie. Ja wiem, jak mu pomóc. Ale to, co ja chciałem zrobić, tak? To było w ogóle cielesne. Ja się nakręciłem w ciele. Jakiś tam jeszcze element ze starej natury, tak?
Stary nie żyje, tak? A ta dusza jeszcze gdzieś tam próbuje kopać. Teraz ode mnie zależy, jak ja się zachowam. Że to jest moment, że to jest impuls, tak? I można popłynąć w tym wszystkim. Powiedziałem, Boże, zmiłuj się nade mną, przepraszam Cię. Przepraszam Cię, tak? To są bardzo praktyczne przykłady. Ja jak się narodziłem na nowo, zrozumiałem jakby o co chodzi. Że w ogóle, jeśli chodzi o ducha, tak? Jestem zbawiony i w ogóle idę do nieba. Nic nie jest w stanie tego zmienić. W ogóle nic, tak? Ale jeśli chodzi o jakość mojego życia tutaj, o to, jak ja w ogóle odbieram Boga, to zależy od mojej pracy, na mojej duszy. Ja postanowiłem obierać siebie jak cebulkę. Do spodu. Do spodu. W te wszystkie miejsca, które najbardziej bolały. W te, które były najbardziej pochowane, tak? I powiem Wam, że to ma ogromny sens. Ma ogromny sens. My dopiero w tym momencie, kiedy zdejmujemy z siebie te zaburzenia, kiedy rozwalamy te rzeczy, tak? Jesteśmy w stanie w ogóle prawidłowo odbierać rzeczy, prawidłowo w ogóle funkcjonować i szerzyć Królestwo. Kolejna rzecz. Wiecie, słucham teraz tak i w ogóle rozważam, czy chrześcijanie mogą mieć demona, czy chrześcijanie nie mogą mieć demona. Masowo demony wyrzucamy w ogóle z ludzi, tak? Wyrzucamy to, robimy, ale teologiczne rozważania są. Ja bym kiedyś przyjąłem takie słowo w bardzo prosty sposób, tak? Że tak jak się myjesz, jak się ubrudzisz, tak? Tak samo w rzeczywistości duchowej w ogóle. Żeby się uwalniać. To nie jest wstyd mieć demona. To jest bardzo mądre słowa powiedział kiedyś. To wstyd z nim chodzić. Kiedy, zobaczcie, w tej sytuacji, kiedy ja bym się nie wycofał, tak? I ten demon złości, czy agresji, on by się pojawił we mnie, no to wiecie, to ode mnie też by zależało, mógłbym sobie z nim żyć, tak? Co jakiś czas by się tam aktywizował przede mnie, tak? By był jakiś poddenerwowany, no ktoś by powiedział, taki ma charakter, ja nie chcę tak. Ja nie chcę tak. W ogóle, ja nie chcę być z niczym zniewolony, ja wyszedłem na wolność, w ogóle, wyszedłem na wolność i jedyne, od czego chcę być zależny, to całkowicie, to jest Chrystus we mnie, tak? Chrystus. A demony są po to, żeby je wyrzucać. I to nie ma też czegoś takiego, że 30 lat temu się nawróciłem, ja nie mam, ja nie mogę, i demona to wstyd powiedzieć, ja mam demony, nie mam demony. Błąd człowieka w jego życiu otwiera furtkę diabła. Teraz pytanie w ogóle, to jest takie klasyczne pytanie. To Jezus w ogóle często pytał ludzi, którzy koło niego szli, a czego chcecie? Przecież ludzie mogą żyć sobie swoje dusze poza burzami i tak pójdą do nieba, tak? Pójdą. Pozbawienie mają skrzyża, tak? Ale jak my życie tutaj? W ogóle to słowo, które często jest, ta radość, pokój w Duchu Świętym, w ogóle, żeby doświadczać tej pełni, która się wykonała, tak? Prezentować w ogóle światu, tak? Ja w ogóle nie chcę mieć z tym dziadostwem nic wspólnego. I nie wstydzę się o tym mówić. Kolejny punkt bardzo ważny, tak? Powiedzieliśmy o znajomości słowa, ustawicznej relacji z Bogiem, porządku z naszą duszą, uwolnianiu się od demonów. Usunięcie z naszego życia wszystkiego, co nie niesie życia. Wszystkiego, co nie niesie życia. Wiecie, to bardzo ważne w ogóle, żeby usunąć wszystko, co sieje zamęt, zamieszanie. Żeby w ogóle trwać apostolskim, proroczym nauczaniem. Apostolsko-proroczym nauczaniem. Wiecie, ja napisałem ostatnio takiego posta też, podzielę się z Wami, w Tour de Conference. Jest taka moda w naszym kraju, że im większym jesteś, lepszym chrześcijaninem, to wszystkie konferencje w tym kraju musisz zaliczyć. Im więcej osób na Ciebie położy ręce, im więcej osób do Ciebie będzie prorokowało, będziesz bardziej święty, bo to będziesz taki, nie można się zamykać na pogląd. Nie można się zamykać na pogląd, bo to wiesz, jak powie do Ciebie 100 osób, jesteś taki szerszy, tak więcej wiesz, tak jesteś,
ja napisałem w tym poście, że kurczę, jakoś inaczej, innego Boga poznałem. Bo ten Bóg, którego poznałem, to tak jakby to porównać, to tak, jakby, nie wiem, człowiek miał, mężczyzna miał się przesłać z wszystkimi kobietami na świecie, a kobieta z wszystkimi mężczyznami, to będzie bardziej szczęśliwy czy spełniony, tak? To bzdura jest. Bóg to inaczej wymyślił, tak? Mąż i żona. Mąż i żona. Mąż i żona. W kościele trzeba rozpoznać ojców. Ojców duchowych. Nauczania apostolska w prorocie. A nie latać wszędzie. Latać wszędzie. To świat tak myśli. Zobaczcie, jest ta różnica. Ona wychodzi wszędzie. Królestwo niebieskie i świat. Świat mówi, lataj, zbieraj. Będziesz mądrzejszy. Więcej dyplomów. Co to powoduje? Zamęt, zamieszanie. Pojedziesz na jedną konferencję. Powiedzą 2000 lat temu Jezus, tak jak powiedziałem teraz, jaka jest prawda, uzdrowił cię z każdej choroby. Pojedziesz na inną. O, wiesz, Bóg ma ostatnie zdanie. Z czym wracasz? Z zamętem. To jak to w końcu jest? A trzeci powie, wiesz, no nie każdą chorobę, to w zależności jaki grzech. Ale tak, wiecie, taki jest obraz, nie? Taki jest obraz. Ja postanowiłem w ogóle usunąć ze swojego życia wszystko, co nie niesie życia bezpośrednio do mojego życia. Usunąć. Ja tego nie potrzebuję. Jest mi to zmęt. Mówię ktoś, ale zobacz, w ogóle, jak mnie Duch Święty nie przekonuje, że mam coś posłuchać i przeczytać, ja w ogóle tego nie dotykam. Szkoda czasu. Wolę się odpłacać. Usuńmy wszystko, co nie niesie życia. I teraz zobaczcie, kiedy znamy Słowo, czy znamy charakter Boga, znamy poglądy Boga, tak? Postawy. Jezus nam je prezentował tutaj, tak? Prezentował. Kiedy mamy z Nim relację, tak? Relację z Duchem Świętym. Kiedy oczyszczamy z wszelkich zaburzeń naszą duszę, żeby ten przekaz był trafiony, tak? Kiedy nie jesteśmy zniewoleni demonami, tak? Kiedy usuwamy wszystkie kanały niesiące śmierć do naszego życia, tak? Czyli koncentrujemy się na tym, co niesie do naszego życia, tak? I teraz otwieramy się na nowe. Na nowe. Na działanie Bożego Ducha i na nowe objawienia. Bo teraz to wszystko, tak? O czym powiedzieliśmy, chociażby to zaopatrzenie finansowe, tak? I obfitość. One są z krzyża, tak? Ale teraz każdy z nas musi stanąć i ten, kto nie wie, czy tak być? Boże, ja to wiem. Ja staję na Twoim słowie. Ja wiem, że to jest moje. Jestem Twoim dziedzicem w tym temacie. Ale ja w ogóle jeszcze nie widzę tych rzeczy, tak? Nie widzę tych rzeczy. Nie wiem jak. Jak to się ma zrealizować, w jaki sposób w moim życiu. I pamiętajmy w ogóle, jaki on jest. W jaki sposób on przede wszystkim do nas mówi. Ja jestem ten, który daje chcenie, daje i wykonanie. Daje chcenie, daje i wykonanie. Jeśli wzrastasz w ogóle, kierunki będą przechodziły przez twoje pragnienia. Pragnienia. Pragnienia, które on jeszcze przed założeniem świata włożył w nas. Teraz, kiedy my stajemy na tym, stajemy na słowie, mamy z nim relację, tak przenosimy to wszystko przez krzyż, to, że dzisiaj pracujesz w przedszkolu, tak? Ale twoim marzeniem jest mieć farmę w drugiej części Polski, tak? Kochasz zwierzęta, w ogóle widzisz zainteresowanie. To teraz nie twoje okoliczności definiują to, że a nie da się, fajnie by było, tak? Tylko to cię pragnie, tylko zaczynasz krok po kroku napierać i widać i patrzysz, jak otwierają się kolejne drzwi. Kolejne drzwi, żeby zrealizować to pragnienie, bo on jest ten, który daje chcenie, daje jej wykonanie. W ten sposób ludzie wychodzą na wolność. W ten sposób są w stanie realizować swoje powołanie, w ogóle swoje pragnienia. Czyli już dochodzimy do tego miejsca, tego czystego przekazu do nas, tak? Co mówi Bóg konkretnie? Ten robi tam, ludzie patrzą na jeden, mówią, a ten to tak, ten to wymyślił to. Nie jesteśmy popistami.
był krokiem z wiary, wyglądało to w ten sposób, że ja nie wiem, co będzie dalej. Zobaczyłem coś na jakimś odcinku, uwierzyłem Bogu, zgodziłem się z Nim i zrobiłem krok wiary, mówiąc: Boże, nie wiem, gdzie idę i co dalej mnie czeka, ale wierzę, że jesteś tym ze mną i wierzę, że nigdy mnie nie opuścisz, nie zostawisz, bo taki jesteś. I krok po kroku zrobiłem ten krok. Kiedyś, wiecie, jak zrobiłem właśnie ten jeden taki duży krok, to wydawało mi się, że trafię teraz tą jedną decyzją, całe życie przeżyję, ale fajnie. A Bóg mówi: tak będzie teraz codziennie. Teraz znowu zrób kolejny krok. Wiecie, i tak, a wcześniej tak sobie rzucałem, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, z wiary żyć będzie, tak, z wiary żyć będzie. Ale zacząłem rozumieć, co to znaczy żyć z wiary. Jeśli nie widzisz końca, no jak widzisz koniec, to nie żyjesz z wiary, tylko już widzisz. Ale jak żyjesz z wiary, nie widzisz, wierzysz. Wierzysz Jemu, że to On mówi do twojego życia. Oczywiście to jest wszystko poparte, jak to powiedziałem, czyli na słowie, zgodne z krzyżem i tak dalej, nie żadne mrzonki, żadne bzdury, tak? Tylko konkretne już rzeczy, które są. Ale teraz, czy musisz się z Nim zgodzić? Tak, Boże, zgadzam się z Tobą, tak? A kolejna rzecz, zrobić krok wiary, tak? Jak mówi Ci, opuść to miejsce, tak? Nie wiem, bez pracy, tak? Opuść to miejsce, nie wiem, w zasiłku, podejmij decyzję. Tak, Boże. I następnego dnia wypowiedzenie: dziękuję. Co robi dusza? Piszczy, bo się boi. Tak? No bo się boi, bo nie znać, bo się czuła bezpiecznie w tym. Było od tego odcinka do tego zabezpieczone było, a teraz coś nowego. Nogi drżą, tak? No, no, normalne reakcje. Ale to Bóg właśnie powiedział do ciebie: wyjdź. Ja jestem ten, który wyprowadza cię z Egiptu. Wychodzisz na wolność. Ale musisz zrobić krok. Jak nie zrobisz tego kroku, i zmierzam do tego sedna. A ludzie generalnie dzisiaj, Kościół jest w takim miejscu, że czeka, jak Pan przyjdzie, a Pan mówi: wyjdź. Ale On jest ten, który otwiera drzwi. Otwiera drzwi. Ale On nie wypycha przez te drzwi. Każdy z nas ma wolną wolę. I to my podejmujemy decyzję. Czy podnosimy nóżkę i czy przychodzimy przez te drzwi. Amen. I to jest często ukupione właśnie tym, że się boimy. I to jest teraz pytanie, na ile jesteśmy zbudowani w Chrystusie? Na ile czujemy się w Nim bezpiecznie? Na ile My Mu ufamy? Na ile to nie jest mrzonka? Tak, tak, Panie, z Tobą wszędzie pójdę. Idź! A co to będzie? Nie widzę. Wejdź przez te drzwi. I teraz zobaczcie. Bóg coś zrobi. Bóg ma plan. 20 lat drzwi otwarte. Wyjdź. Wyjdź z tej pracy. Czemu siedzisz? Ale nie wiecie, nie wiem, co tam czeka. Wygodniej jest powiedzieć: Pan coś wymyśli, Pan coś zrobi. No właśnie zrobił. On zrobił. I On teraz konkretne rzeczy robi dalej w naszym życiu. Zdolnił nas, pokazał w ogóle, podejmij decyzję. I ostatnie, będę już kończył. Za chwilę oddam mikrofon mojej żonie. Ostatni punkt. Kiedy już się zgodziłeś, zrobiłeś krok wiary, nie panikuj, że nie widzisz od razu wszystkiego. Trwaj w wierze, czyli w pewności, tak? W pewności i w dziękczynieniu, że już masz. To mówi słowo. O cokolwiek byśmy się modlili z wiarą, tylko wierzcie, bo Kina mówi, że otrzymaliście, a spełni się wam, że otrzymaliście. Czyli wychodzisz z tego przedszkola, słyszysz to powiedzenie, tak? Widzisz, no, na razie widzisz pragnienie tej fermy, czy farmy, tak? Mówisz: Ojcze, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za te 15 hektarów. Dziękuję Ci za te wszystkie zwierzęta. Uwielbiam Cię. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. I tak właśnie zwyciężamy. W praktyce. W praktyce. To sobie powtórzę jeszcze raz. To są te ważne elementy, czyli słowo. Słowo. Znamy słowo. Znamy poglądy Jezusa. Jego myśli, zachowania, zdania na każdy temat, tak? Mamy relację, napieramy na tą relację. Przez cały czas, tak? Bierzemy na warsztat swoją duszę. Nie tłumaczymy je, tylko zaglądamy w te miejsca, w których bez Jezusa nie zajrzelibyśmy. Robimy z tym porządek. Pragnienie w ogóle poznania prawdy o tych miejscach, które wymagają uleczenia. Jeśli widzimy, że pojawiają się jakieś demoniczne zajawki, tak? Uwalniamy się od demonów, tak? Usuwamy ze swojego życia wszystko, co nie niesie życia. Każdą relację, żadna relacja, która nie niesie życia, przecinamy to. Przecinamy to, w ogóle nie jest potrzebne, tak?
przyjmujemy od Boga nowe rzeczy. Zgadzamy się z Nim, tak? Wierzymy w Jego łaskę, bo zgadzamy się z Nim, tak? Robimy krok wiary, później trwamy w wierze i dziękujemy, że już mamy.